Teraz poznamy sztukę barokową i różne przejawy tejże sztuki w Europie. Barok to taki styl, który został poprzedzony manieryzmem. Manieryzm zapowiadał nadejście baroku. Manieryzm charakteryzował się nieco większą ilością zdobień niż we wcześniejszej epoce, czyli w renesansie. I tutaj widzimy, że Michał Anioł, mimo tego, że jest twórcą renesansowym, to miał też w swoim dorobku dzieła manierystyczne, na przykład, jak tutaj widoczny obraz Sąd Ostateczny. Czyli manieryzm to taki wstęp, można powiedzieć, do nowej epoki, do właśnie następującego po renesansie baroku. Sama nazwa barok wywodzi się od nazwy perły, którą tutaj możemy zobaczyć, perły o nieregularnym kształcie po prostu. Barokko. Stąd nazwa barok. Epoka w dziejach kultury, która w połowie XVI wieku rozpoczęła się i trwała do wieku XVIII. Charakteryzowało tą epokę właśnie to, że sztuka była taka bardzo, bardzo bogata, pełno zdobień, często też zachwiana była harmonia, tak jak ta nieregularna perła, która tutaj nie ma takiego kształtu jednolitego, jakiegoś takiego dopracowanego, jeżeli chodzi o symetrię. Tak? Tutaj mamy zachwianie właśnie symetryczności. No i tak dla przypomnienia, żebyśmy mogli nauczyć się rozpoznawać architekturę barokową, to spójrzmy na tą architekturę w porównaniu z architekturą wcześniejszych styli. Tak wyglądał gotyk. To jest oczywiście katedra Notre Dame w Paryżu w stylu gotyckim. Tak wyglądał renesans. To jest oczywiście dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, czyli w gotyku mieliśmy rozety, mieliśmy portale, mieliśmy ostrołuk, mieliśmy witraże, strzeliste wieże też często, które akurat tutaj nie są widoczne, bo ten kościół inaczej wyglądał, kiedy go budowano. W renesansie mieliśmy arkady, mieliśmy krużganki, natomiast w baroku mamy takie budynki. Przede wszystkim kolor. Kolor bardzo jasny, taki zbliżony do białego. No i zaraz sobie popatrzymy po kolei na takie cechy architektury barokowej. To, co widzimy, to jest taki modelowy kościół dla barokowej architektury Il Gesù. Włoski kościół. No i przyjrzyjmy się w takim razie temu kościołowi. Tutaj widzimy, że jest kilka elementów, które mogą nawiązywać też do antyku. Ale czy na pewno to jest takie coś, jak w renesansie robiono? Myślę, że są pewne różnice i zaraz spróbujemy je zobaczyć. Charakterystyczną cechą baroku jest tak zwana falująca fasada. Fasada, czyli ten główna część budynku, front, miejsce, gdzie jest główne wejście. I tutaj zwróć uwagę, że ta fasada to nie jest ściana prosta w baroku, tylko ta fasada jest, może być wypukłą fasadą, bo to nie jest też reguła, że zawsze jest, ale często jest. Więc tutaj widzimy, że ta fasada, powiedzmy, że zbliża się do nas i oddala od nas, prawda? Czyli mamy takie wrażenie falowania, czyli ta ściana jest tak właśnie zaprojektowana, aby podkreślać tutaj nie linię prostą, tylko właśnie takie falowanie. No to przyjrzyjmy się w takim razie, jak wygląda taka budowla, przede wszystkim kościół barokowy. Pierwsza rzecz to jest pozorna dwukondygnacyjność, czyli patrząc na budynek kościoła barokowego mamy wrażenie, że mamy dwa piętra. Tutaj widzimy pierwszą kondygnację ewidentnie zarysowaną i drugą kondygnację. Ale powiedziałem, że jest to pozorna dwukondygnacyjność, dlatego że jak wejdziemy do środka, to się okaże, że w tym miejscu sufitu nie ma i możemy zobaczyć, spoglądając w górę, wszystko aż dotąd. Czyli tylko z zewnątrz nam się wydaje, że tutaj mamy przedzielony tutaj ten budynek na dwie części góra-dół, ale wewnątrz jest to bryła jednolita, czyli nie ma tam dwóch pięter, jest po prostu jedna wielka przestrzeń nieograniczona tutaj, w tym miejscu nieograniczona sufitem jeszcze. Czyli dwukondygnacyjność pozorna. Mamy łamany gzyms. Gzyms, czyli taki murek, który wystaje nam tutaj albo się chowa, czyli właśnie raz zbliża się do nas, raz oddala się od nas patrzącego właśnie na fasadę, czyli to jest coś, co można by porównać do tej falującej fasady, tylko tu mamy sam gzyms, prawda? Nie całą ścianę falującą, tylko sam gzyms. To jest ten element budynku, w którym
po którym chodzą bohaterowie filmów sensacyjnych, uciekając przed kimś, prawda? Następnie mamy wyraźnie obramowane drzwi i okna, czyli każdy otwór, czy to będą drzwi, czy to będą okna, ma wyraźne tutaj obramowanie. Ma takie jakby zadaszenie, ma po bokach jakieś ozdoby, na przykład coś, co nam przypomina kolumny, więc każdy taki otwór jest wyraźnie tutaj obramowany. To będzie kolejna cecha baroku. Następna cecha baroku to tympanon. Tympanon zaczerpnięty ze starożytnej architektury, on też był w renesansie, czyli taki trójkątne zwieńczenie, które najczęściej właśnie nad wejściem się pojawia. Tutaj widzimy, że gruje nad całą bryłą kościoła. Następnie voluta. Voluta, czyli taki łuk, to można też do ślimaka troszeczkę porównać. Taki właśnie oto kształt łukowaty to jest voluta i to będzie cecha również architektury barokowej. Te voluty mamy po obu stronach budynku. Kolejna cecha barokowych budynków to rzeźby, które są ustawione w takich niszach, czyli są takie zagłębienia w ścianach porobione, gdzie artyści umieszczali rzeźby. No i te rzeźby oczywiście miały funkcję ozdobną, przedstawiały też postaci ważne dla danego miejsca, czyli były one schowane tak jakby na takich małych balkonikach sobie stały. Następna rzecz to pilaster. Pilaster to jest coś, co udaje kolumnę, tylko ta kolumna, jak się przyjrzymy, jest tylko pozorna. To wygląda tak, jakby ktoś kolumnę wcisnął w ścianę budynku. Także ona tylko wystaje troszeczkę, ale zwróć uwagę, że to nie jest kolumna, dlatego że kolumnę da się obejść dookoła. Natomiast tego, co tu widzimy, nie da się, bo to jest tylko coś, co pozoruje kolumnowatość, czyli pilastry to takie właśnie fragmenty ścian, które wyglądają, jakby ktoś kolumnę zamurował i lekko tylko pozostawił ją wystającą. To są właśnie pilastry. Zobaczmy do środka. Wewnątrz barokowego kościoła, bo tu mamy sztukę sakralną na razie przed oczami, tu mamy wnętrze tego kościoła i jazzu. Co nam się rzuca w oczy, to ogromna ilość zdobień. Ogromna ilość zdobień. Tutaj nie ma w zasadzie centymetra kwadratowego, który nie byłby w jakiś sposób zagospodarowany zdobieniami. Mamy pełno złota, bogactwo, przepych, mnóstwo malowideł, sztukaterii, różnych tutaj innych ozdób. Mamy też kolumny, mamy różne żłobienia głowic, mamy ołtarz, mamy obrazy, czyli mnóstwo zdobień. To jest też cecha baroku, przepych. Niektórzy mówią przerost formy nad treścią, czyli więcej ozdób niż, powiedzmy, że wynikające, niż ilość wynikających z tych ozdób komunikatów, jakie artysta chciałby nam przekazać. Więc tak wygląda tutaj wnętrze barokowego kościoła. Drugi przykład, Bazylika Świętego Piotra i mamy baldachin nad grobem Świętego Piotra, czyli Watykan. I widzimy tutaj znowu pełno zdobień, nie ma nic pozostawionego bez ozdoby. Widzimy tutaj też te rzeźby w niszach poustawiane, więc jak najbardziej nam wszystko pasuje do tego, co powiedzieliśmy wcześniej o sztuce barokowej. Kolejna cecha to są plafony, cecha baroku. Plafony, czyli takie zdobienia na suficie, częściowo wystające z powierzchni płaskiej. Tutaj widzimy sklepienie kościoła jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, czyli polski przykład baroku sakralnego. No i sztukateria, czyli takie ozdoby szlachetnymi kamieniami na przykład. Na suficie właśnie te ozdoby się pojawiają i nazywane są sztukaterią, czyli wmurowane po prostu w sufit różne bryłki, na przykład właśnie kamienie szlachetne. Przykład kolumnady barokowej, to co widzimy tutaj, te kolumny z jednej i z drugiej strony, to dzieło niejakiego Berniniego, kolumnada na placu Świętego Piotra w Watykanie. Kolumnada, która w zamyśle artysty miała symbolizować ramiona kościoła, który obejmuje wiernych, którzy się gromadzą na placu Świętego Piotra. Te kolumny to tak jakby ramiona kościoła, bo patrzymy z perspektywy Bazyliki Świętego Piotra w stronę właśnie wiernych. Tutaj widzimy drogę, która prowadzi już do Rzymu. A więc taki był zamysł właśnie twórcy tejże kolumnady barokowej. Ale barok to nie tylko sztuka sakralna, to też na przykład architektura dworska. I też już na pewno znasz z tematu o absolutyzmie, chociażby we Francji, przykład Wersalu. To jest właśnie przykład baroku dworskiego, pałac w Wersalu. Tutaj widzimy na zewnątrz ogrody,
wielki przepych, wiele ozdób, brak tutaj symetrii, chociażby w tych okrotach, więc tutaj jak najbardziej nam też to wszystko pasuje. Tutaj kolejny przykład baroku dworskiego, Pałac Szynbrun w Wiedniu, bardzo podobny na pierwszy rzut oka do wersalskiej posiadłości królewskiej, czyli mamy też fontanny, mamy tutaj ogrody wielkie, mamy podobną bryłę pałacową, obramowania okien, widzimy zaznaczone, widzimy pilastry, więc to wszystko też już znamy. Rzeźba barokowa to z kolei dynamika przedstawionych postaci. Zwróć uwagę na tą rzeźbę. To nie jest rzeźba, gdzie sobie ktoś stoi i patrzy spokojnie, tak jak na przykład było to często w rzeźbie antycznej czy średniowiecznej. Tutaj widzimy, że coś się dzieje. Widzimy, że tutaj facet bierze kobietę na ręce, ona mu się wyrywa, tutaj macha rękami, on głowę ma odchyloną, też nogi też pracują u obu postaci. Czyli tutaj dynamika to będzie cecha właśnie barokowej rzeźby. Tutaj dzieło Berniniego, Porwanie Proserpiny, czyli dzieło barokowe. Zwróćcie uwagę na detale, tu mamy przybliżony ten fragment rzeźby. Zwróćcie uwagę, jaka jest dbałość, jeżeli chodzi o szczegóły. To jest przecież wyrzeźbione w kamieniu, a jak widzimy, to z bliska nam się wydaje, że ten kamień jest miękki, poddaje się pod naciskiem postaci wyrzeźbionej. Widzimy tutaj wgłębienia w ciele wyrzeźbionej postaci, więc to też będzie cecha barokowej rzeźby. Bardzo duża dokładność, realistyczność w odwzorowaniu właśnie postaci, przede wszystkim ciała ludzkiego. Kolejny przykład, bardzo znana rzeźba barokowa, też już na maturze kiedyś się pojawiła z odpowiednim zadaniem. Rzeźba Berniniego, znowu Ekstaza Świętej Teresy. Zwróćcie uwagę, znowu dynamika tej rzeźby. Szata nie jest po prostu wyrzeźbiona, spoczywa w taki sposób zwykły. Szata nie spoczywa po prostu na Świętej Teresie, tylko leje się z tej kobiety, pod różnymi kątami się zagina. To wszystko to właśnie dynamika. Dodatkowo te promienie z tyłu podkreślają dynamizm całej sceny. Kolejny przykład rzeźby barokowej to fontanna czterech rzek. Rzymska fontanna, no i tutaj widzimy również ten dynamizm w ukazaniu poszczególnych postaci. Inne znane rzeźby barokowe to fontanna di Trevi, również w Rzymie, słynna fontanna, ludzie tam rzucają pieniążki. No, myślę, że bezdomni mieszkańcy Rzymu, którzy gustują w tanich trunkach, się cieszą z tego powodu. Tam też często modelki starają się wykonać sesje zdjęciowe w tym miejscu. No ale tutaj mamy właśnie przykład rzeźby barokowej. Zobaczmy z bliska, nieco z innego kąta. Widzimy znowu dynamikę przedstawionych postaci przede wszystkim. No i widzimy też, ta fasada przy okazji nie jest taka prosta. Zbliża się do nas, oddala się do nas, czyli fontanna di Trevi w Rzymie. Zobaczmy teraz do malarstwa. Malarstwo barokowe to malarstwo, które się charakteryzuje tutaj ciemnym tłem bardzo często i ostrym światłem, czyli mamy światłocień, bardzo mocno zarysowane. Tu mamy przykład twórczości niejakiego Caravaggio. Caravaggio, malarz barokowy. Tu widzimy przykład, obraz pod tytułem Bacchus, drugi obraz Nawrócenie świętego Pawła. Piękne światło, bardzo ładnie wyciągnięte tutaj kształty przedstawionych postaci. I jeszcze jeden przykład talentu Caravaggia, Powołanie świętego Mateusza. Tutaj zwróć uwagę też, że często tematyką właśnie barokowych obrazów jest Biblia czy sceny biblijne. No bo tak jak wcześniej już było napisane na slajdzie, barok bardzo silnie się wiązał z kontrreformacją, z Soborem Trydenckim. Barok miał zachęcać z powrotem chrześcijan do przyjścia do kościołów. Miał tym przepychem, właśnie tym bogactwem obiecywać zbawienie, w przeciwieństwie do pustych, białych kościołów, źle powiedziałem, kościołów, świątyni protestanckich, do zborów protestanckich, gdzie w zasadzie nie było niczego niemalże. No to katolicy stwierdzili, to my z kolei włożymy do kościoła wszystko, co się da, żeby właśnie ludzie prości mieli na czym oko zawiesić, żeby się poczuli na bogato i żeby mieli taką wizję właśnie raju po śmierci. Stąd tematyka religijna. Powołanie świętego Mateusza. Zwróć uwagę znowu, jak malarz operuje światłem, jak tutaj te promienie światła tworzą obraz, wyciągając z mroku poszczególne kształty. Kolejny malarz barokowy, El Greco. El Greco, bardzo znany. Tutaj mamy jego twórczość na przykładach.
Pieta, czyli słynna scena, motyw w sztuce, Jezus zdjęty z krzyża w ramionach swojej matki i adoracja imienia Jezusowego. No i znowu tematyka, jak widzisz, jak najbardziej katolicka, religijna. Rembrandt, Van Rijn, przykład malarstwa niderlandzkiego i jeden z najbardziej chyba znanych obrazów z tamtej epoki, czyli lekcja anatomii doktora Tulpa. Widzimy tutaj znowu ten światłocień, znowu ten mrok, z którego się wyłaniają postaci. Znakomite operowanie pędzlem, właśnie światłem przede wszystkim. Z czego Rembrandt słynął? I drugi chyba taki sztandarowy obraz Rembrandta, Nocna Straż, mrok, znowu te same sprawy, światło, sceny wieloosobowe, bardzo znany obraz, często przerabiany współcześnie przez użytkowników internetu. Kolejny barokowy malarz to Peter Paul Rubens. Rubens, i tutaj widzimy przykłady jego twórczości. Jeszcze może nie do końca one spełniają nam to, co mówiliśmy wcześniej, ale ten obraz już tak, widzimy ten mrok, światłocień. Tu ten światłocień jest może mniej podkreślony, ale również jak najbardziej można go zauważyć. No i z Rubensem się wiąże powiedzenie rubensowskie kształty, czyli tutaj chodzi o kształty kobiece pełne. Widzimy obraz pod tytułem Trzy gracje i właśnie kobiety o tak zwanych rubensowskich kształtach. Jak widzisz, ideał piękna się zmieniał, piękna ludzkiego również. Wtedy uznawano to, co widzisz teraz, taki kształt ciała kobiecego, taką postać ciała kobiecego uznawano po prostu za, no powiedzmy, że wzór. Stąd nazwa trzy gracje. Dzisiaj różnie bywa z tymi kształtami, w zależności od kraju, kultury, ale wszystkie kobiety są piękne, więc nie ma tutaj się co rozwodzić. Kolejny malarz to Diego Velázquez. Diego Velázquez i jego obraz słynny, aczkolwiek niepokojący, Panny Dworskie. Poza już tymi cechami baroku zwróć uwagę na postacie, które no, budzą niepewien niepokój. Bo nie wiadomo, patrząc na pierwszy rzut oka, czy to są dzieci, czy to są dorośli. A jeżeli dorośli, to coś jakoś podejrzanie mali. Jakoś podejrzanie mają te głowy tutaj zamocowane na tułowiach. Jeżeli ci to intryguje, zastanawiasz się, dlaczego tak zostały namalowane te postaci, to odsyłam cię do internetu. Na pewno znajdziesz mnóstwo informacji na temat. Podpowiadam, że jest to celowy zabieg malarza, takie właśnie pokazanie tychże osób. Kolejny przykład twórczości Velázqueza, bardzo znany też obraz, Wenus ze zwierciadłem, i tu się pojawia, powiedzmy, że amorek, też postać bardzo charakterystyczna dla baroku. Zarówno w malarstwie, jak i w rzeźbie cherubiny, amorki, aniołki pojawiają się bardzo często w różnych konstelacjach, w różnych układach. Wenus ze zwierciadłem, bardzo pomysłowe pokazanie twarzy tylko w odbiciu, prawda? Twarzy tutaj głównej bohaterki tego obrazu. Kiedy barok się trochę przejadł, przeszedł w taką kolejną, można powiedzieć, odsłonę, która się nazywa rokoko. Rokoko to można powiedzieć, upraszczając, że to jest schyłkowa faza baroku. Już w wieku XVIII rokoko skupia się na jeszcze większej ilości zdobień. Tutaj widzimy przykład wnętrza rokokowego, a tutaj obrazu. Zwróć uwagę, każdy liść, nawet chmurka, tutaj ma na celu właśnie dodać zdobień do tego, co zostało przedstawione. Każda falbanka sukni tutaj podkreśla właśnie zdobnictwo. No i oczywiście mamy ten światłocień, znany już z klasycznego baroku. Barok to też muzyka i tutaj warto pamiętać, że barok podarował nam operę. Dzięki właśnie epoce barokowej mamy dzisiaj tę świątynię sztuki. I takim twórcą opery barokowym był Claudio Monteverdi, bardzo znany właśnie autor wielu dzieł operowych. Natomiast w muzyce klasycznej, już może niekoniecznie związanej zawsze z operą, ale też po prostu z filharmonią, mamy na przykład Georga Händla, autora wielu dzieł, ale chyba najsłynniejsze dla takich laików jak my. Dzieło to Mesjasz. Dzieło na chór między innymi. Myślę, że słyszałeś nie raz. Słynne Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja.
No właśnie, czyli tutaj mamy dzieło Händla. Kolejny twórca barokowy to Bach. Bach również ma mnóstwo znakomitych dzieł na swoim koncie, na przykład tokatę i fugę na organy, ale myślę, że warto sobie przypomnieć dzieło o nazwie Koncerty Brandenburskie. No i tu mamy tą barokowość też w muzyce. Mnóstwo właśnie dźwięków, polifonia, zresztą Bach był nazywany mistrzem polifonii, przepych również w muzyce, bogactwo barw, znakomite koncerty, polecam, jeżeli masz czas i ochotę, to na pewno warto się zaznajomić z tym dziełem, o ile wcześniej jeszcze tego nie zrobiłeś. No i kolejny twórca barokowy, Antonio Vivaldi. I jego cztery pory roku, konkretnie wiosna. No właśnie, ale musimy iść dalej, więc porzucamy twórców muzycznych. Muzycznych i patrzymy, co się dzieje dalej. Teraz popatrzmy do nauki, do filozofii. Mamy tutaj też w okresie baroku też przedstawicieli znakomitych, na przykład Johannesa Keplera, który między innymi odkrył prawo Keplera. Mamy Galileusza, twórcę teleskopu, który cudem uniknął spalania na stosie za to, że potwierdził teorię Kopernika. Ale też warto pamiętać, że to właśnie on skonstruował teleskopy. No i mamy Isaaca Newtona, który odkrył m.in. zasady dynamiki, odkrył grawitację, istnienie grawitacji na naszej planecie. Słynna opowieść, anegdota z jabłkiem newtonowskim. No właśnie, i mamy też taki, powiedzmy, spór wśród naukowców, co ważniejsze, czy zaufanie naszemu umysłowi, czyli racjonalizm, kierowanie się tylko tym, co da się udowodnić naukowo, tym, co racjonalne. I tutaj mamy przedstawiciela racjonalizmu Kartezjusza, Descartesa, zwanego Kartezjuszem, i słynną jego maksymę cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, czyli to, że myślimy, sprawia, że jesteśmy bytem ważnym, że istniejemy. No a przeciwko temu mamy drugą grupę ówczesnych ludzi, którzy kierowali się empiryzmem, czyli mówili, że najważniejsze jest doświadczenie, nie myślenie, nie analizowanie takie logiczne, tylko doświadczanie czegoś, czyli życie empiryczne. I tutaj mamy Francisa Bacona jako przedstawiciela. Złymi świadkami są oczy i uszy ludzi, którzy noszą duszę barbarzyńców, tak powiedział Heraklit. I tutaj widzimy, że empiryści nieco tutaj się do tego odnosili inaczej. Mamy też taką postawę libertynizm, czyli zainteresowanie seksualnością. Mamy tutaj markiza de Sade, którego tu widzimy też na rycinie, który na różne sposoby poznawał seksualność, czasami też w sposób lubieżny. Mamy też masochizm wtedy od niejakiego masocha, powiedzmy, że analizowany, doświadczany i opisywany. Czyli tutaj takie bardzo, powiedzmy, wolnościowe podejście do cielesności, takie można powiedzieć, że wyzwolenie cielesne. Mamy też w drugą stronę zupełnie skręt jansenizm, czyli skupienie się na pobożności, odnowienie właśnie nauk świętego Augustyna. To właśnie propagował jansenizm, czyli zostawić cielesność, a bardziej rozwijać swoją duchowość po prostu. I mamy też piękny teatr pod koniec XVI wieku, teatr elżbietański. Ten pan po prawej stronie to William Shakespeare, myślę, że nie trzeba przedstawiać, znakomity twórca teatru. Jego dzieła są odgrywane do dzisiaj, są filmowane, ekranizowane, na różny sposób adaptowane, przeobrażane.
więc jeden z najbardziej znanych twórców dzieł teatralnych wszechczasów. I widzimy tutaj teatr właśnie szekspirowski, The Globe, stworzony w Londynie. No i wnętrze tego teatru właśnie elżbietańskiego, no bo królową angielską wówczas była ostatnia z Tudorów, królowa Elżbieta I. No, mamy też w Hiszpanii znakomitego twórcę Lopego de Vega. Literatura okresu baroku to Pierre Corneille, przykład jego dzieła to Cyd, mamy Jean-Baptiste Racine, który tworzył tragedię, mamy Moliera, znanego ci na pewno, autora Skąpca, Świętoszka, mamy Jeana de la Fontaine, autora bajek z Morałem, mamy Miguela de Cervantesa, którego najsłynniejszym dziełem jest Don Quixote z La Manchy, czyli o błędnym rycerzu, opowieść, który miał walczyć z wiatrakami, taki romans rycerski, który jest krytyką właśnie rycerstwa, czyli tej grupy społecznej, która odchodziła już w XVI wieku, można powiedzieć, do lamusa. Rycerze byli zastępowani właśnie żołnierzami już zupełnie innych formacji, inaczej walczącymi.